Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć. Proszę Was na kolejny odcinek z CityScanners PlayStation 4 Industries. Z tego co kojarzę, to jest odcinek 20, który nagrałem jeszcze przed odcinkiem 19. Tak, ponieważ to jest nagranie przed live'em, więc to wszystko, co się działo w trakcie live'a, tego tutaj nic nie ma. No widzicie, normalnie wszystko tutaj, pociągi jak cały czas stały w kotkach, tak cały czas stoją. Ja już sobie włączam pauzę, dlatego iż ja nie bez powodu tutaj teraz jestem. No wiecie, oczywiście nasze zadatki są wspaniałe, piękne i w ogóle, ale ja teraz się zajmę czymś, co miałem zrobić w tym momencie, właściwie pomiędzy odcinkami, a stwierdziłem, że nie, zrobię to dla Was teraz. Czytaj, musimy niestety to zrobić. O, o awansie i... okej, ciekawe. Awansie obszaru jest o wzroście poziomu. Aha, ciekawe. Dobrze, nie to pokaż podpowiedzi w grze, włącz cyk dnia i noc. Dobra, włączyliśmy, wyłączyliśmy. Dobrze, i lecimy, ponieważ tutaj ten węzeł trzeba przybudować i zrobić tutaj autostradę, która będzie się tutaj zsunąć tu. Znaczy tu. I gdzieś tu, nie wiem, albo to jakoś wjedzie, albo gdzieś tu w ten zakręt się wciśniemy. Ładnym węzełkiem to zrobimy. Więc teraz zapraszam Was na timelapse'a. Dzisiaj taki, ten odcinek będzie taki, ciąg dalszy będzie zresztą pewnie po live jakoś mniej więcej. Dobra, zaczynamy. I'm going to go to the next one.
Thank you.
Bring the whole family to Apple Old Ring, the old-fashioned family restaurant. Apple Old Ring always has the best service and the best old-style meals in town. We'll make sure you always leave Apple Old Ring up with a smile and a full belly. Now, be sure you come down to Apple Old Ring, the old-fashioned family restaurant, and not demand drinks of this town. It's not safe for visitors to cease, risks, anyone near entry-level notices, or slow-down music, and we won't allow sign-in for sports. Existence, dangerous old-fire muscle, we're not responsible for happening on all night. Please don't focus on any great meals every night. Apple Old Ring, old-fashioned family restaurant, Apple Old Ring, from our family to yours. You're listening to the Don't Make Up with Jack Salad. Tune in and answer your way through our race. I'm going to go to the hospital.
Odcinek z trwa, ponieważ poprzednia część to jest timelapse i jeszcze w międzyczasie był live, więc no. Teraz jesteśmy po live, bo tamta część była przed live nagrywana i mogę wam pokazać, co się zmieniło. Tak, na live robiliśmy reformę kolejową. W skrócie, to akurat było podłączone już na timelapsie. Mamy tutaj przepiękny węzeł właśnie kolejowy, który no nie działa tak, jakbym chciał, bo to na przykład nie działa, ten drugi. I tu tak samo nie działa ten drugi. Dzięki czemu się tam, no, robiły się korki. Może nie będzie gotów w takim wypadku, byłoby nawet całkiem przyjemnie. Tu się to ciągnie właśnie, jak widzimy. Tak, tutaj te towarowe pociągi jadą tutaj dołem. Z tego co widzę tutaj akurat... Tak, tutaj jest coś źle zrobione. W sensie tutaj ten pasażerski... Dobra, to tutaj będzie trzeba to jeszcze... To mi się bardzo nie podoba. Dobra, to musimy zrobić, widzę, że przeoczyliśmy jedną rzecz. A mianowicie, że tutaj jest właśnie pasażerski pociąg. W sensie właściwie to nawet bym powiedział nie tyle pasażerski, co linijny pociąg. Musimy to teraz przerobić. Dobra, to tak, zacznijmy od tego, żeby to wywalić. Musimy trochę tu zmienić. Spokojnie, nie będę dużo kręcić, bo i tak mam 10 minut. No, potem na tym napisie stwierdziłem, że na więcej to sobie nie dam czasu, ponieważ nie mam tego pojęcia, ile trwał timelapse, a nie chcę właśnie... Może też tym po prostu zająć, więc... Sądzę, że tyle powinno być dosyć dobre. I tak, nie to, to... Nie, to musi być. Tylko tak stąd. Musimy jakoś wykręcić tutaj mniej więcej. No, dobra, może być. Teraz tak, to wywal. I teraz zobaczymy, czy to mi wejdzie tutaj. Tak myślałem. Tak myślałem, że mi to kurde nie wejdzie. Dobra, to tak, jeszcze raz.
zupełnie jak najdłuższy zakręt, w sensie zjazd tutaj do tunelu, tym tunelem. Okej, okay, dobra, bo to tutaj jest mniej więcej gdzieś tak i sobie będzie tutaj odjeżdżać. No jakoś dotąd należy, oczywiście go tutaj wywalimy, ponieważ on będzie musiał w dół zjeżdżać. Weź ty, tamten drugi ten tunel musi odjeżdżać od tej strony. W sensie od tego miejsca. I się tu z tym jakoś łączyć już. Jak to akurat mnie interesuje. Wiem, że masz dojechać na mniej więcej, jakby dojechał, czekaj. Tu i się z tym podłączył. Okej, okay, dobra, to byłoby całkiem świetnie. I teraz wystarczy ze sobą podłączyć te dwa tunele. Czyli ten tu. Ja ci dam. Co? Jakie zbystrowe zbocze? To jest wspaniałe zbocze, nie jest zbystrowe. Dobra. Rozumiem, masz problem. Rozumiem, masz problem. Aha, cały czas masz problem. Dobra, trzeba to jeszcze raz na nowo wybudować. No, powinien to być już teraz prostsze. Dobra. I sobie będzie dosyć skręcić tam pod dół. Świetnie. I ten drugi. On musi dojechać do tego. Ten tu sobie odważymy. Ten tu się podłączy. To jest tylko tunel. Żeby były tak równe tutaj pięknie podciągnięte do siebie. To nie jest najprostsza rzecz. Jak widzicie. Stąd tu i stąd tu. No, świetnie. Chyba no i teraz tak. Te torowisko. Teraz spróbujemy jakoś coś tutaj zrobić. Naciskiem na to, że spróbujemy coś jakoś zrobić. Mianowicie. Tutaj musimy go podnieść do góry. Tutaj ładnie nam to skręca, tak? Akurat to jest pewne dla mnie, że tutaj to jest ładnie zrobione. Więc postarajmy się to zrobić tak samo. Tutaj stąd i... Dobra, jednak widzę, że tu trzeba podnieść o jeden. Przepraszam, masz... Nie, jest za dużo, jak podniosę o jeden. Kurno, syni. Dobra, może w ten sposób dogadamy się. Dobra, może tak? Ona jest za nisko. Tu byłoby za wysoko, a tam byłoby za nisko. Dobra, to daj tak już trochę podnieść to. No mniej więcej o tyle. Zobaczmy co teraz. Niby jest na takiej samej wysokości, ale ten... A, ja wiem już czemu to nie chcę zrobić. Tutaj torowisko jedzie do góry. Wystarczy, żeby je obniżyć tutaj na sam dół. To można tak sobie wyrównać. I teraz, jak je puścimy ponownie, mam nadzieję, że to się puści. O, to będzie lepiej. No jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć grę. Tu dotąd. Teraz trzeba wydobnąć dookoła tej przestrzeni. Dobra, tu jest ładnie, tu jest ładnie. Tutaj... Tam i tutaj nieładnie wejdzie, ale już trudno. I tak. Ta część się łączy z tym. Tylko tak. Co? Jak to chcesz jeszcze... Ty bić most? Ty nie możesz. Patrz, widzisz, zrobiłem ci tak, żebyś nie mógł. No, dobra. Świetnie. Dobra, to jest zrobione. Natomiast z drugiej strony to takie już nie będzie proste, ponieważ... Te torowisko będzie jechać sobie właśnie tego dworca. Czyli w skrócie gdzieś dotąd. Tutaj sobie zmienimy zjazd w dół. Tu sobie to przejedzie jakoś... No jakoś tak, żeby dojechać od razu w ten tunel wjechać. Dobra, natomiast ten... O, łączy się ładnie. No, wiedziałem, że jakoś się dogadamy. Teraz tylko trzeba zrobić... no nie wiem, jak może dotąd. I tu ładnie wykręcić. Świetnie.
wiedziałem, że to się uda. Od początku samego. Stąd tutaj nad tym wszystkim i tutaj się łączy, dobra. Tak, ta część jest całkiem nieźle zrobiona. Teraz tylko tutaj nam jeszcze to. Tutaj to trzeba przerzucić trochę. No mianowicie te torowisko. Faktycznie tu będzie jechać oczywiście. Ale będzie jechać bardziej w tym kierunku. I tutaj okay, to wywal. No widzę, że tutaj na razie miesza. Tu będzie przyjeżdżać pod bramkami. O tak. I tutaj będzie wyjeżdżać po drugiej stronie kamek. I tutaj gdzieś będzie na razie stacja. W sensie ta towarowa. No i spółki jej nie ma. To się po prostu tutaj jakoś można się uda podłączyć. Dobra, to się podłączyło. Wywal. Okej, okay, zapisuję się. Dajmy mu chwilę. Stąd i stąd tutaj. Dobra. No tak, to mamy podłączone. Mamy już te właśnie dwa pociągi linijne. Co się... Właśnie tu jest jeden linijny. I tak, ten teraz się trochę zmieniło, ponieważ ten tutaj właśnie ten dalej od strony. To jest nasz pociąg. Ten. Który trzeba nie tutaj zaraz go gdzieś właśnie podstawić. Czekaj, czy to nie jest ten? Ewidentnie widzę tutaj zjazd i ewidentnie tutaj widzę wjazd. Tak, to jest ten. No to akurat widzę, że nawet całkiem dobrze jest wymierzony. Się wystarczy z tym... Okej. Okay. Walto. I wystarczy się podłączyć z tej. Natomiast ten drugi to jest linijny i trzeba go jakoś tutaj podciągnąć w trochę w inny sposób. Nie wiem, czy dzisiaj go jeszcze zrobimy. Zaraz zobaczę na zegarek. Na zegarku mówi 9 minut. To wypadałoby tego już niestety dzisiaj nie robić. Mamy tutaj do przebudowy jeszcze tą całą sekcję i wjazd tutaj, no i tutaj te wszystkie węzły, które niestety też trochę nas będą jeszcze co do czasu kosztować. Niestety. Więc póki co mogę faktycznie wyciągnijmy tylko ten nasz pociąg linijny, jak go nazwałem. Tak, w ogóle ten towarowy, czekaj, który to jest towarowy? To jest towarowy. Z tego co widzę, on tutaj nie ma prawa wjazdu na tą część jeszcze. No tak, to dobra, to zróbmy jeszcze tutaj to, bo to się jednak mimo wszystko dosyć może bardzo przydać, żeby on miał prawo tutaj wjazdu w bok. To tak, ten zjazd w bok, to zrobimy ci może mniej więcej... Nie, bo on musi być trochę przed. Czekaj. Dobra, widzę w złym miejscu, próbowałem wyjechać, może tutaj. Okej, okay, widzę, że już lepiej. Dobra, to sobie wywalimy. Stan będzie raz, dwa, trzy, cztery nawet mogę. I tak. Później to będzie znowu do góry, bo musimy przejechać nad tym. Tu będziesz jechać, no mniej więcej w tej wysokości jeszcze. I tutaj gdzieś do tego musisz się dojechać, po prostu podczepić. No to jest chyba ta wysokość mniej więcej. Okej, widzę. Dawaj, podczepisz. Wiele w ciebie. No ma, i tutaj będzie zjazd. Zatacza się z dybem, w sensie ten bok. To jest drugi bok. Będzie podobno wjeżdżać. Z tym, że raz, dwa, trzy. Tak. Tu będziesz dalej przekręcać się. I tak, to jest nasz pociąg. Nie, to nie jest ten pociąg, dobra. Dobrze, good to know. I tak, to będzie dalej raz, dwa, trzy. Musi podjechać do góry. Żeby przejechać nad tym. O mój Boże, tu się zrobimy węzły już teraz kolejowe. Nad tym wszystkim. Dobra, no i teraz tak, tutaj się robi większy problem, ponieważ tutaj z boku musi to wyjechać. A, nawet nie jest taki duży problem. Tu. Okay, nie wcisnąłem X w końcu. Tu. I tutaj musimy jakoś to podłączyć ze sobą. No to tak, to tu
prostu na raz, dwa. To jest ten tunel, tak? Trzy, cztery. No to jest mniej więcej ta wysokość, ale... Czemu masz tak wysoko? Będę się trochę niżej? Na pewno się da, tylko nie wiem, czemu tutaj nie chcę to pójść. A, czekaj. No powiedzmy, że ta wysokość mnie finalizuje. Musimy aż tak wysoko pojechać, żeby ta mnie zadowalała. Wało. Jak zejdziemy krok w dół, to już zaczyna zrzęsić. Dobra, to może inaczej. No co jeśli... Czekaj. Tak byśmy pojechali. I z tej perspektywy byśmy tutaj jechali do góry. Byłoby raz, dwa, trzy. No. Wiedziałem, że jak się dogadamy. Tutaj będzie to po prostu sobie wykręci trochę. Co, tutaj jest jeszcze na dole. I tutaj do tego dojedziesz. I tu zmienimy kierunki. Tu i tu. Dobra. Sądzę, że całkiem nieźle to nam się tutaj udało. W sensie ten towarowy podłączyć. Natomiast linijna ta sekcja nie będzie... Będzie tu miała pewnie gdzieś swój wyjazd, ale nie... Jakoś się tu puścimy jeszcze po prostu górą. Natomiast na tam aktualną chwilę, tylko żebym po prostu jej nie zapomniał, że to jest, to muszę ją wypuścić gdzieś tutaj. Właściwie to tą linijną to muszę wypuścić trochę wcześniej niż tutaj tą pasażerską, ponieważ pan do niej będzie więcej dojazdów. Tak, tutaj jest ten autostrada nasza. No jakkolwiek tutaj to nie nazwać tą drogę, bo tutaj tak akurat... W sumie rzeczywiście tą drogę przydałoby się trochę zupdate'ować. Pomijając to, że jest odcinek już bardzo długi i nigdy go nie ogląda do tego momentu. Raczej. Wątpię przynajmniej, żeby ktoś aż tak długo oglądał. Dobra, no i tutaj to sobie zmienimy i... Okej, może bardziej będzie to tutaj uprzywilejowane. Tak, to tutaj wywalimy, tu wywalimy. I teoretycznie jest dobrze. Świateł żadnych nie zabiły się? Nie zabiły się, świetnie. Natomiast nasze telewisko tutaj, o, gdzieś tu. Będzie tutaj po prostu skręcać i wjeżdżać w ten tunel. Znaczy, no aż tak dużo to nawet nie będzie skręcać, tak? Tutaj przejedziesz sobie i tutaj, okej. Mam nadzieję, że wywaliłem to, co chciałem wywalić, a nie to, co Cities chciał wywalić. I stąd tu dojedziesz sobie ładnie, prosto. Natomiast niski poziom zadowolenia. Wiem, cały czas mi to model dziwi. Nie wiem, o co chodzi w grze. I tutaj na razie sobie gdzieś po prostu wyjedź do telewizora. Pasażerski. Dobra, wy nie macie wody. No nie macie wody, praktycznie. Podciągnę wam wodę i powinniście być już szczęśliwi, że działacie. Tak, i tu jest ten autostrada, którą my podłączyliśmy na czegoś chyba, z tego co pamiętam, tak? A, tak, dobra. No tak, to ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy dosyć długi odcinek raczej. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Z tego co widzę, tutaj moglibyśmy to trochę przyspieszyć. Bo ja wiem, że tutaj końcówki faktycznie muszą być zrobione jak zrobione. A widzę, że jednak to nie pomaga. Może jak tak byśmy zrobili, to byłoby lepiej. Pewnie tak. Tutaj też będzie autostrada. To na pewno trochę przyspieszy ruch na tym. A z tego co widziałem, już jakiś... O, tutaj pociągi dojeżdżają. I tutaj też dojeżdżają. Zobaczcie, dwa dworce działają. A nie, bo to nie w tym stronę. O, a stąd z kolei wyjeżdżają. Tu przyjeżdżają, a tam wyjeżdżają. A do tego już jadą, a do tego już przyjeżdżają. No dobrze, no to wydaje mi się, że całkiem nieźle już powoli ten nasz system kolejowy. Kolków na razie nie ma, ponieważ nie ma w ogóle pociągów. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jeśli wam się podobało, zostawcie w ogóle. Nie wiem, czy też mówiłem, pewnie mówiłem, ale... No cóż, zostawię was na tym węźle, bo tutaj nad tym... Naprawdę dużo spędziliśmy czasu, a tu jeszcze jest jeden węzeł na nadbudowanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!